Witam ślicznie, kochani moi, ponownie na moim kanale zakupowym. Cieszę się, że wciąż powracacie, oglądacie. Bardzo dużo lajków mam, za co bardzo Wam dziękuję, naprawdę, bo to jest dla mnie olbrzymia nagroda. Cieszę się, że cały czas nowe osoby przychodzą na kanał, subskrybują, chcą powracać, chcą oglądać. Dzisiaj mamy nie za dużo zakupów, dlatego troszeczkę jeszcze tam powrzucam Wam inne rzeczy. Jak widzicie, są to zakupy takie nietypowe, ale nietypowe, nietypowe, chyba nie za często robione. Ok, od 2 tygodni mamy śnieg, w tym tygodniu 3 razy padał nam lód z nieba. To nie jest tak, jak w Polsce było na przykład, że marznący deszcz padał, to pada lód. Teraz Wam puszczę tutaj filmik, który nagrałam w garażu, jak przyjechałam z pracy. Ja jechałam do domu, nic nie widziałam, jedzie się po lodzie. Po prostu jest masakra, ale dałam radę. Także zapraszam na króciutki filmik, żebyście zobaczyli. Może tak Wam przybliży ten filmik, co to jest lód padający z nieba, który wszystko totalnie oblepia i nie da się go pozbyć. Witajcie, kiedyś Wam wspominałam, że czasami u nas pada lód z nieba. Dzisiaj właśnie wracałam z pracy. To nie jest deszcz, to nie jest śnieg, to jest lód. O, ja tak przyjechałam do domu, niewiele widziałam, tak wyglądają szyby, to jest lód. Nic nie widziałam, co się z boku dzieje. O. I nie wiem, czy mi się to w garażu stoi auto, więc pewnie do jutra mi się odmrozi. To jest wszystko lód, słuchajcie. Jest po prostu tragedia. Widzicie? Tak wygląda auto. Światła w pewnym momencie dopiero zaczęłam widzieć, bo lód oblepił mi światła i dopiero ciepło świateł zaczęło topić ten lód. O, zobaczcie, co się dzieje. To jest właśnie, jak pada lód z nieba. On wszystko oblepia, po prostu wszystko. To jest jeszcze cienka warstwa, bo on dopiero zaczynał padać. Mimo że tu powinno być ciepło, tak? O, tutaj troszeczkę odchodzi. Widocznie bo ja tu spryskiwacze włączyłam, no tak. A tu jest po prostu wszystko oblepione. O, widzicie? To jest oblepione przez lód. Akurat białe autko to tak nie bardzo widać, no ale to jest po prostu niesamowite zjawisko. Pada po prostu zwykły lód. O, tutaj nasza, tym też tak. Tutaj no to wiadomo. Ja po prostu ruszyłam spod firmy, tak wyglądały wszystkie moje szyby i w trakcie dopiero mi się to rozmrażało wszystko. Bo inaczej bym stała do jutra chyba. Lusterka, proszę. Wszystko jest oblepione. Widzicie? Tego się nie ruszy. Niesamowite zjawisko. Nigdy wcześniej w Polsce tego nie widziałam. W Polsce owszem pada deszcz na przykład i zamarza, ale nie pada lód z nieba, który wszystko oblepia. O, nawet wycieraczki, zobaczcie, jak wyglądają. Widzicie? Wszystko jest oblepione. O, widzicie? Padający lód z nieba. Nieźle, co? Życzę Wam miłego popołudnia. Pa, pa! Dziękuję za obejrzenie i wracamy do zakupów. Mój mąż w tym tygodniu był w Szlachthofie, bo kupował mięsko i wędliny. To na koniec Wam pokażę tylko ceny, bo to wszystko już jest poporcjowane i pochowane do zamrażarki. A przejdziemy teraz szybciutko do tych zakupów. Najpierw sobie omówimy normę. Kupiliśmy ketchup. Już. Heinza. O, tak. Kupiliśmy ketchup Heinza. Ketchup Heinza za 3,50. Myśmy, jak przyjechali, chyba euro 88, euro 90, jakoś tak płaciliśmy w normie. I to jest taki duży, natomiast on nie ma tego takiego fajnego, tu nie kapka, tylko jest normalny. Te zwykłe nie kapki trzeba kupować, te dobre nie kapki trzeba kupować mniejsze. A ten ma 1,350 g, bądź
Litr 170 ml, czyli taka ciekawostka, jest cięższy. A no, okej, dobra. Darujmy sobie, natomiast tak jak wspominam, on ma taki zwykły chamski dzióbek. Nie ma nie kapka. Za 10 euro kupiliśmy ser. U nas bardzo rzadko są te sery twarde. Ten jest twardy jak kamień. O, nie da się nawet włożyć paznokcia. Super do ścierania. Ja to uwielbiam właśnie dodać sery takie do ścierania. I zaraz tutaj on ma chyba 50 parę procent tłuszczu. Zaraz zobaczymy, albo i nie zobaczymy. O, już wszystko widać. Gdzie jest tłuszcz? Tak, 51% tłuszczu. Ze szwajcarskiego mleka jest robiony. Czyli mamy szwajcarski ser kupiony. I cukru jest troszeczkę i jest. No będzie pyszny, na pewno będzie pyszny. To pewnie już tam, a to jeszcze... Dobra, nie będę nic komentować. Nie będę. Suche zakupy omawiamy. Bardzo się cieszę z tego sera, bo mówię, rzadko u nas jest taki mega twardy ser. Kupiliśmy po raz pierwszy kapustę kiszoną w normie. Zawsze kupowaliśmy w EDC bądź w Rewe. Są bardzo smaczne. Zobaczymy, ponieważ taka sałatkowa kapusta kiszona nam bardzo smakuje z normy, więc kupiliśmy po 69 centów za pół kilograma do gotowania na bigosy, na coś tam. Ja będę robić kapustę z grochem dzisiaj, więc mam pół kilograma grochu, już się moczy. Będę zaraz gotować i 2 kilogramy do tego kapusty kupiłam. Zobaczę, jak będzie smakować na jakimś winie ze specjalnych tych winogron, jakichś takich. Nie przeczytam Wam, przepraszam, nie znam francuskiego, nie uczyłam się po francusku, natomiast to mnie nie obchodzi, z jakiego on wina, bardzo mnie obchodzi, jak będzie smakować. Jak będzie złe, to na pewno Wam powiem, bo nie lubię, jak kupię coś i jest nie tak. Do tej kapusty z grochem dokupiliśmy 2 keselki po 3,79. No niestety nie było innego. To jest piątek po południu, gdzie wszyscy kupują. To jest taki karczek wędzony i to się właśnie dodaje, no, najlepiej do kapusty kiszonej, do gotowania. Taka wędzonka, o. No dobra, wędzonka, nazwijmy ją wędzonka. I to kupiłam 2 takie opakowania. Bardzo ładne są, ale są mało tłuste, więc do tego jeszcze potem dokupiliśmy boczek w drugim sklepie. O, ładne są. Ja to na ogół kupuję taki kawał tych kaselków. Taki kilogram, ponad kilogram i wtedy sobie dzielę i kroję. Ale właśnie nam się wszystko pokończyło w domu. Nic nie mieliśmy, dlatego trzeba było kupić. I już się pogubiłam. Już nie mam żadnego rachunku. Już jestem, że tak powiem. A Wy tu nic też nie widzicie w tym momencie. To jest Edeka. Tutaj wracamy do normy na zakupy. Siatkę na owoce i warzywa kupiliśmy za 1 cent. Pomidorów kilo 770 po 1,79. Wciąż to są te tureckie, bardzo nam smakują. I kupiliśmy jeszcze warkocze sera wędzonego po 2,99. I jak widzicie... Sporo tu wyszło. Natomiast wiecie co? Właśnie kupiłam sobie jeszcze skarpety po 4,99 i bułki za 1,19. Tak, ja już od razu. A już wiecie co? Bo tu mi tak, nabiła się jedna kapusta, potem właśnie te nabiły się skarpetki i bułki do pieczenia i potem znowu te kapusty i dlatego tak ominęłam. Dobra, to za to wszystko zapłaciliśmy 39 euraszków. Skarpetki Wam pokażę, jakie fajniutkie skarpetki, takie długie. To jest taki bawarska sprawa, takie skarpety. One mają tutaj te antypoślizgowce.
Tu są na misiaczku, jeszcze są, nie rozprułam ich. Każda para jest w innym kolorze. I wiecie co, nie wiem, powiem szczerze, czy one są ręcznie robione, czy nie. Myślę, że nie są ręcznie robione, bo to są z marketu. Natomiast tak jak pracuję z bawarskimi facetami, to oni całe lata chodzą, takie żony, mamy, babcie robią im skarpety włóczkowe na drutach i one chodzą cały rok na okrągło w takich tych skarpetach. Tu jest kultura po prostu tych skarpet. Ja wiem, że w Polsce się wyśmiewa skarpety i klapki, no ale tutaj tak jest, to jest Bawaria i to jest w ogóle strój bawarski, to też jest właśnie, nawet jak Lewandowski musiał się ubrać w strój bawarski, bo miał to w kontrakcie, tak, na Oktoberfest jak szedł, to też właśnie miał do tych butów specjalnych bawarskich też takie skarpety bawarskie. Okej. I co my tam kupiliśmy? Te pomidory, bardzo ładne są. One, wiecie co, szybko nam odlatują. W ciągu tygodnia trzeba je szybciutko zjadać, bo są, pewnie mają bardzo mało chemii w sobie i dlatego z takich ładnych szybciutko się stają brzydkie. Ale to mi odpowiada, że one mają mało chemii w sobie. I kupiliśmy jeszcze te dwa warkocze wędzone właśnie z sera wędzonego dla syna, z tych małych takich włosków. I to będzie na tyle. No i bułki do pieczenia samemu w domu. 8 bułek, euro 19 kosztuje. Z ciekawostek, jak bułki chyba ze dwa razy podrożały, kapusta. My całe życie kupowaliśmy kapustę kiszoną pół kilograma za 39 centów. Jak widzicie, teraz kosztuje 69 centów. Więc jest to 100% drożej. I to mamy załatwione zakupy z normy. I moi kochani, jeszcze do Was mam takie zapytanie, ponieważ już nam tutaj tych odcinków to jest mnóstwo na kanale. W styczniu minie mam 2 lata, jak już kanał istnieje. Mam do Was pytanie, czy chcecie taki jeden odcinek? Ja mam od środy, najbliższej środy wolne, do chyba aż 8 stycznia mam Betrips urlop i 2 dni teraz to już mam, nie idę do pracy, czwartek, środa i czwartek. Także taki mogłabym nagrać odcinek pytania i odpowiedzi, ponieważ ostatnio dużo, od jakichś 3 miesięcy jest zapytania o wyjazd do Niemiec, o pracę, o to jak myśmy tu przyjechali. Wiecie co, tak myślałam o tym, żeby to ponakręcać, ale powiem Wam szczerze, że chyba bym wolała taką z Wami interakcję, że Wy zadajecie te pytania. Nigdy nie robiłam tego pytania i odpowiedzi, więc trzeba by to przetestować, jak to będzie szło. Natomiast mówię, Wy byście po prostu zadawali mi na żywo pytania i ja bym Wam odpowiadała, bo tak jak robiłam te odcinki o przyjeździe do Niemiec, oczywiście się teraz dużo pozmieniało w Niemczech, natomiast nadal warto jest przyjechać, zwłaszcza jeżeli ktoś ma konkretny zawód, są naprawdę fajne zarobki, są zawody, gdzie nie trzeba koniecznie niemieckiego, bo tak brakuje ludzi do pracy, że po prostu wystarczy, że się przyjedzie, zna się swój fach, to się i tak wszystko wykona, tak jak widzę u nas. No w tej chwili na spawaczy, tak, potrzebują bardzo, to też osoby już po prostu są, które nie znają niemieckiego, aby tylko on zna rodzaje spawu, dostaje tam taki ten wykres, tak, techniczny i on wie, co ma zrobić, jak ma zrobić i to robi. To samo do Endgraten, też ludzie są potrzebni w tej chwili. Przeważnie endgratują u nas, nie przeważnie, tylko obcokrajowcy i też jeszcze potrzebują na już natychmiast ludzi i właśnie obcokrajowców, niekoniecznie muszą znać język, bo na przykład u nas jest dużo Chorwatów, od Chorwacji jest tu najbliżej do Niemiec, do nas i dużo Chorwatów osiada. Są Węgrzy, z Węgrami się Polak nie dogada, ale z Chorwatem się dogada, z Rosjaninem się dogada, z Czechem się świetnie dogada, Polak po polsku. No, także jeżeli chcecie,
To tak i to dajcie znać oczywiście i zaproponujcie mi jakiś termin. Najlepiej by było już chyba po świętach czy po nowym roku, nie ma problemu, tak? Czy może między świętami a nowym rokiem jakiś jeden odcinek i ewentualnie uzupełnienie jeszcze, jakbyście sobie wtedy przemyśleli jeszcze po nowym roku. Ja mówię, nie pracuję, to ja jestem skłonna dopasować się tutaj do Was. Ok. To mamy załatwione trochę prywaty, trochę zakupów. I teraz co, moi kochani? Chciałabym zadeki omówić, tylko na razie potrzebuję jeszcze ostrość, bo nic nie widzę. A jeszcze tylko dodam, że u mnie no, jesteśmy na Zadupiu, tak, gdzie jest małe zaludnienie. Ale umówmy się, w związku z tym, że jest małe zaludnienie, no to też nie ma tak dużo firm. I skoro potrzeba ludzi bardzo na już, na wczoraj do pracy, to podejrzewam, że w większości Niemiec dokładnie tak samo jest, tak? Gdzie są, u mnie jest specyficzny teren, że musisz mieć samochód, żeby pracować, tak? Są miasta duże, gdzie dobrze funkcjonuje metro, ta kolej naziemna i nie trzeba mieć samochodów i ludzie nie mają samochodów i sobie świetnie radzą. A też tam pracy jest mnóstwo, tak? I są mieszkania też, są miasta, gdzie są drogie mieszkania, są miasta, gdzie są ceny przystępne wynajmu mieszkań. To tak, mamy ostrość, to przechodzimy. Kupiliśmy 5 razy lody. 3 razy cappuccino po 1,66, to ja takiej ceny nie pamiętam, bo one teraz chyba 3,50 czy 3,60 kosztują. Te Mövenpick, wspaniałe są lody, moje ukochane cappuccino, były tylko 3, więc 3 wzięłam. I dwa opakowania dla dziecka wzięłam, takie wanilia z czekoladą, już Wam pokazuję. To są dla dziecka wanilia z czekoladą. On takie lubi. Ostatnio uwielbia te z normy tiramisu. Natomiast dzisiaj mu nie wzięliśmy, bo jechaliśmy jeszcze w kilka miejsc właśnie, a Edeka to już było ostatnie miejsce, więc dlatego wzięliśmy te lody. I moje ukochane cappuccino. I cena jest po prostu niewiarygodnie niska. Jeżeli ktoś mieszka w Niemczech, uwielbia lody i je cały rok lody, tak jak moja rodzina, to zachęcam zakupy w Edece jeszcze dzisiaj do 20, pewnie do 20 jutro cały dzień lody Mövenpick w bardzo niskiej cenie. Kupiliśmy makrelę świeżą, 4,17 zapłaciliśmy. W Edece u nas jest takie stoisko właśnie, tam są ryby, sery są na wagę. I wędlina, i mięsko. I kupiliśmy rybkę makrele. Bardzo ładna, bardzo dobrze dowędzona, jak widzicie. O, ciemniusieńka, nic z gazem nie wędzona, bo gaz jest za drogi, tylko na drewienku, które jest tańsze. I to wyglądają właśnie tak rachunki. Dobra, może zobaczycie rachunek. Uda się, uda się. 11,90 za kilogram, ona jest niewielka, 350 gramów równoważyła z łbem, no ale jest tłuściutka, zaraz ją będę przebierać z ości dla syna młodszego, uwielbia makrele, uwielbia w ogóle ryby. Kolejna pozycja to znowu do kapusty z grochem, żeby tam trochę było tłuszczu, 2,99. Boczek kupiłam, zwykły boczek wędzony, bardzo ładny, będzie się wytapiał, będzie tłuszczyk. 400 gramów, uważam, że dobra, fajna cena jest na 400 gramów. Mięciutki, bardzo fajniutki. Ok, naprawdę taniusi. Dwa razy jajka wzięliśmy po 2,89. To są takie droższe jajka. Normalnie są chyba po 1,99, natomiast jak przyjechaliśmy, były te najtańsze po 99 centów. Natomiast te najtańsze są bardzo małe i ja tam ich nie za bardzo lubię, bo otworzyliśmy Elki najtańszych i Elki tych. Te są z Bawarii. Jest gwarancja, że to jest bawarskie jajko. I ta Elka jest dwa razy większa.
niż Elka z tamtych jajek. Tych nie bawarskich, tylko tych najtańszych. Także mamy problem. Ostatnio kury się nie niosą. Ani u mnie w pracy nie mogę kupić, ani w Austrii jeździmy już, tankujemy się non-stop i też nie możemy właśnie. Ja jak nawet dzisiaj po pracy pojechałam specjalnie, nie tankując się, ale pojechałam na tam obok stacji, żeby kupić jajka i niestety nie było jajek, więc kupiliśmy takie bawarskie. Czy będą smaczne, to się okaże, natomiast będę chciała robić ser z mleka, sama uważać, żeby zrobić tak zwany sernik bez sera, bez pieczenia. Taki na biszkoptach, oczywiście zapomniałam o biszkoptach, więc jutro trzeba będzie dokupić biszkopty. I co my tam mamy dalej? Dokupione jeszcze, do tych do tych jajek mamy 3 kwaśne śmietany po 65 centów. 2 mleka po 1,5, 3,5% to są. Nie, broń Boże, jedno zwykłe mleko w kartonie 3,5%, 1,09 i bio takie mleka specjalne 2 po 1,69, z których będę robić, uważać, właśnie twaróg sama. I mamy jeszcze kaucję doliczoną po 15 centów. Ok, to teraz tak, ta kwaśna śmietana, no bo żeby zakwasić, żeby mi się twaróg oważył, to do tych 2 litrów mleka dodam 3 takie śmietany. One mają chyba po 200 gramów, tak jest, po 200 gramów. 10% tłuszczu. Kto chce, no to może dodać zawsze szmant, tak? Natomiast kwaśna śmietana zakwasi to. Mleko zwykłe takie po 1,09 to jest najzwyklejsze z kartonu. Też nabiał podrożał. I to jest takie mleko w butelce szklanej. Ono ma do 21 grudnia termin przydatności. Jest tylko i wyłącznie pasteryzowane. Ma minimum 3,5% tłuszczu. I jest z mojego Landkreis pozbierane. Z krów z mojego Landkreis, więc jak to się mówi, najbliżej, nigdzie nie jest przewożone. Było też z alpejskich krów też mleko, ale nie wzięliśmy z alpejskich krów z mleka. No, to tak to się, że tak powiem, ma. Chyba wszystkie omówiłam stąd zakupy i tutaj wydaliśmy 30 euro. Więc widać, nie 30, 28 euro. O. No, coś tam mamy problemy, ale o, generalnie widać 28 euro. I tam, moi kochani, wydaliśmy 39. No to sporo wydaliśmy. 50, 40, 60. 7 euro wydaliśmy na takie niewielkie zakupy, jak widzicie. Ale dychę kosztował ser i moje skarpetki kosztowały. To były najdroższe rzeczy. Dobra, schowam teraz lody do zamrażalnika i zaraz omówimy sobie, kto z Was jest ciekawy, jakie są ceny wędlin i mięs. Kiepskiej jakości jest ten wydruk, ale myślę, że jakoś damy radę. Ja tu dodatkowe oświetlenie włączyłam. Będę sobie zerkać poza kadrem, abyście Wy zobaczyli. Więc tak, kupił mąż mi 2 golonki. Przepiękne, olbrzymie. Jak widzicie, 2 sztuki ważą 3,620. Po 3,20 euro, więc bardzo tanie są te golonki. Przepraszam, spróbuję inaczej, bo dostaniecie choroby morskie. Już to widzę. Może będzie lepiej, wiecie co? Bo tak to się bałam, że dostaniecie tej choroby morskiej. Następnie kolejna pozycja, o tak przesunę, żebyście widzieli. Schabik piękny, bez tych żył, bez niczego. Schab taki czyściusieńki, środkowy. Będziemy go na święta, tam mąż podzielił na 3 sztuki. Będziemy gotować, nie piec, bo pieczony jest za suchy. Będziemy tak gotować. Tam 3 dni po 15 minut się gotuje. Nie wiem, czy znacie ten przepis. Jest bardzo fajny i bardzo smaczny. Cały piec polega to, w czym to się gotuje.
I mamy 6,60 euro, troszeczkę zdrożał za kilogram, no ale to też jest nadal fantastyczna cena, zważywszy, że to jest świeżusieńkie, kupowane, rozkładane, jak to się mówi, tego samego dnia, czasami i przy tobie. Kolejna pozycja to były szynki. Tutaj są takie okrągłe szynki, to już znacie na pewno z poprzednich filmików, one prawie po 2 kilo waży każdy kawał. I po 11,50 to jest bardzo niska cena. Szynka jest po prostu wyśmienity smak. Co tutaj? A, to takie wędzony podgardle. Kilogram za 12,90. Następnie dwa razy pasztetowa. Ja za nią nie przepadam. Obydwaj synowie i mąż uwielbiają. Znowu wam odjechałam, więc ta pasztetowa tutaj jest po 10,50. Salami, które ma większość w sobie wołowiny, jest po 14,90. Lekko chyba podrożało. Po 11,90 kiełbasy z serem, natomiast on jest naprawdę fajny, też ser i przepyszne są. Ja uwielbiam tylko te kiełbasy z serem stamtąd. Co tam mamy dalej? A tu jest Leberwurst Grob po 10,50. Parówki 8,90. Znowu salami 14,90. Takie serdelki my to nazywamy po 7,50. Rzeczywiście smakują jak serdelki. Znowu Leberwurst po 10,50 i parówki po 8,90. Tak się przedstawia rachunek. Jak widzicie, no mięsa, że tak powiem, nie za dużo, bo jeszcze tam karczki dwa wielkie były. Za to wszystko daliśmy 161,50. Do tego jedna wędlina była gratis, która tu się nie naliczyła i tam jest na niej gratis. I ale słuchajcie, ile my mamy kilogramów? W sumie 18,5 kilogramów wędliny i mięsa wyszło. Bo to się tak czyta, ale o. I to powiem wam. Nie wiem, czy w marcu, może w kwietniu pojedziemy, nie wiem, kiedy tam są, wypadają święta wielkanocne, więc pewnie przed świętami wielkanocnymi pojedziemy. Raz na jakiś czas jeździmy do Szlachthofu i tak kupujemy. Nie kupiliśmy w tej chwili żeberek, które jeszcze zawsze tam kupujemy, były około 6 euro. Łopatka była też chyba 6,60 i karczek też 6 coś. Wcześniej płaciliśmy około 4,25-6,60, teraz nieznacznie te ceny wzrosły. Natomiast jest to i tak taniej niż jest w sklepach, a jest świeżusieńkie mięso. Dziękuję wam, słuchajcie, ślicznie za uwagę, za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie. Dajcie znać, czy chcecie tego live'a, jakie terminy mi proponujecie. Kiedy będziecie mogli oglądać, tak, uczestniczyć w tym, no bo obejrzeć to można zawsze po, ale osoby, które są zainteresowane zadaniem mi pytań, to proszę, żebyście właśnie wypowiedzieli się, kiedy was interesowałby jaki termin. Jakoś tam sobie to postaramy zgrać wszystko terminy. Zawsze to w komentarzach właśnie można przedyskutować. I życzę wam udanego Wochenende. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, więc świętujcie. U nas jest biało, drogi nieprzejezdne. Życzę wam, żeby u was było wszystko przejezdne. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pa, pa, do następnego razu.